Jak czytać Pismo Święte, żeby było z tego jak najwięcej korzyści? W Tygodniu Biblijnym mam dla Was 10 rad w tej materii. Po pierwsze, musisz wybrać swój egzemplarz Pisma Świętego. Mam na myśli tłumaczenie. Ja wciąż używam tłumaczenia tysiąc latki, tak zwanej, która, która towarzyszy mi od pierwszej Komunii Świętej. Oczywiście wiele osób krytykuje to tłumaczenie, momentami niezdarne, nieakuratne itd., ale powiedzmy sobie uczciwie, nie ma stuprocentowo dobrego tłumaczenia pisma świętego. Mówimy tutaj o językach starożytnych, w których powstało pismo święte, a więc hebrajski, aramejski, grecki, i bardzo trudno jest, jeśli w ogóle to możliwe, w 100% absolutnie, w 100% przełożyć to na język współczesny. No, ja korzystam z latki, jak mówię, niektórzy, wiele osób krytykuje to tłumaczenie, ale uważam, że wciąż można się nim cieszyć. Inni pójdą na przykład w stronę Biblii Poznańskiej, jednego z tych nowszych tłumaczeń i super. Jeszcze inni sięgną po Biblię Jerozolimską, a jeszcze inni na przykład po Biblię Pierwszego Kościoła, która zbiera bardzo dobre recenzje. Najważniejsze, żeby wybrać jeden egzemplarz, trzymać się go i po prostu zacząć czytać. Po drugie, nie czytaj od deski do deski. Czasem niektórzy mądrzy tak właśnie radzą, że proszę bardzo, zaczynasz od pierwszej księgi, księgi rodzaju, i potem aż do apokalipsy. Gwarantuję ci, że znudzisz się po kilku pierwszych rozdziałach. Powiesz sobie, po co mi te genealogie, te wszystkie, które są w księdze rodzaju, to jest nudne. Nie rób tego. Zamiast tego, sięgnij sobie, i to jest porada trzecia, do Ewangelii. Wybierz sobie jedną Ewangelię, na przykład Ewangelię. Według Świętego Marka, która chronologicznie najprawdopodobniej jest pierwszą, i czytaj systematycznie, ale uwaga, małymi porcjami, czyli tak zwanymi perykopami. Wszystko jest podzielone na rozdziały, ale jeszcze na takie jakby mniejsze części, człony, które nazywamy perykopami. Nie bądź zbyt ambitny. Zacznij czytać małymi porcjami. Systematycznie się wdrożysz, przejdziesz do dłuższych pasusów, a potem nawet wrócisz do Starego Testamentu. Póki co zacznij od, od czegoś, co jest już w miarę znane, czyli od Ewangelii. Pamiętaj, to nie jest podręcznik. Nie można tego czytać na zasadzie szybko muszę to przyswoić, zapamiętać sekwencję zdarzeń itd., itd. To nie jest podręcznik. Pismo Święte oczywiście opowiada o wydarzeniach. Które nazywamy historycznymi albo i nie, ale nie po to, żeby zrobić nam raport z miejsca zdarzenia, tylko po prostu, żeby wszędzie tam, gdzie w ogóle cokolwiek mówi, na jakikolwiek głos, na jakikolwiek temat głos zabiera, żeby mówić o rzeczach, które mają nas pouczyć. Pismo Święte nie jest po to, żeby nas informować, tylko formować. Piąta porada. Pamiętaj, że Pismo Święte powstało w zupełnie innym kodzie kulturowym, w zupełnie innych realiach, no i bardzo dawno temu, dwa albo nawet trzy tysiące lat temu. Musisz to uwzględnić, żeby zrozumieć kontekst. Nie zrozumiesz wszystkiego od razu, dlatego pierwsza rzecz: czytaj przypisy, a zwłaszcza czytaj wstępy do poszczególnych ksiąg. Każde dobre tłumaczenie Powiedziałem przed chwilą, że nie ma dobrego, ale każde porządne tłumaczenie musi mieć na początku wstęp, który wprowadzi Cię w historię i retorykę danej księgi. Przeczytaj to dokładnie, a potem posiłkuj się przypisami, które są zawarte pod tekstem. Szósta porada. To nie jest zwykła książka, to nie jest zwykła nowela, to jest Słowo Boże, jak wierzymy. Co to oznacza? Kiedy otwierasz tę księgę, to tak jak przy lekturze żadnej innej księgi, tu przemawia do ciebie Chrystus. Nawet jeżeli fizycznie tego nie czujesz, nawet jeżeli w ogóle nie ma żadnych wibracji, w ogóle nic się nie dzieje z tobą, uwierz, że przemawia do ciebie Chrystus z kart Pisma Świętego, bo nawet jeśli czytasz o konkretnych wydarzeniach, to pamiętaj, że one są po to, żeby coś Tobie dać, żeby Cię o czymś pouczyć. Żeby w konkretnym momencie Twojego życia jakoś do Ciebie się przebić z Bożym orędziem. Słowo Boże to jest, a nie słowo jakiekolwiek. Skoro tak, to tu porada siódma. Zacznij od modlitwy. Niech to będzie krótkie westchnienie, jakiś akt strzelisty, byle tylko uświadomić sobie, że teraz Bóg będzie do ciebie przemawiał i osadzić siebie tym razem w kontekście. Ósma porada. Ustal sobie jakiś jeden, dwa dni w tygodniu, kiedy będziesz miał czas minimum 5-10 minut na tą lekturę. Dobrze jest poprzedniego wieczora sobie przeczytać, pozwolić, żeby się, że tak powiem, uleżało to słowo, a następnego dnia rano znowu wrócić do przeczytanego tekstu. W ten sposób zobaczysz, jak te treści zaczną Twoje wnętrze penetrować. Ale do tego potrzebny jest właśnie jakiś dedykowany czas. Nie bądź zbyt ambitny. Niech to będzie 5-10 minut maksymalnie. Na początek wystarczy. Potem się wdrożysz, będziesz miał dłuższe sesje. Dziewiąta porada. Zacznij rozmawiać z innymi ludźmi o tym, jak dany fragment zachwycił Cię, przestraszył, wzbudził w Tobie emocje, a może sprawdził się w konkretnym kontekście Twojego życia. Mówienie o tych treściach sprawia, że również nimi nasiąkasz. W pierwszym psalmie, kiedy mówi tam psalmista o tym, że Błogosławiony, kto rozmyśla dniem i nocą nad prawem pańskim, ma na myśli nie tyle po prostu modlitwę myślną, co czytanie głośno tego pisma świętego. Po co, żeby przeczytane treści jeszcze raz wychwycić uszami i w ten sposób, żeby one wpadły znowu do serca i tworzy się taki cudowny obieg. Właśnie o to chodzi. Rozmawiaj o tym z innymi ludźmi, co Cię uderzyło, co przeczytałeś, co mogło być dla Ciebie, a może dla tych innych ludzi ważne. Porada dziesiąta: dołącz do jakiejś grupy, która już zajmuje się rozważaniem Słowa Bożego. Na przykład do szkoły biblijnej, tak jak u nas w Toruniu jest szkoła biblijna, ale takich szkół w Polsce jest oczywiście więcej. Tak, by Twoja pasja na temat pisma świętego mogła dojrzewać. Tam znajdziesz faktycznie podpowiedzi na temat jakichś słowników, jakichś komentarzy, którymi będziesz mógł uzupełnić sobie wiedzę. Może po prostu wprost zapytasz prowadzącego te spotkania na temat jakichś kwestii, które Ciebie nurtują. Tak czy inaczej, trzeba tym słowem żyć, żeby ono mogło w nas pracować. To tyle. 10 krótkich porad, które mam nadzieję pomogą Ci czytać Pismo Święte tak, by było z tego jak najwięcej korzyści. Pozdrawiam, ksiądz Dariusz Iwański.